Can I be your superhero? Superhero. Siema, siema, słuchajcie, parę dni się nie pojawiałem, parę ładnych dni. Słuchajcie, mamy koniec stycznia praktycznie, jak widzicie, impreza z sauną, morsy przyszły do wody, tam się nawet chyba kąpią. Jest piękna pogoda, trochę ostatnio powiało, trochę bardzo mocno. No co, ja wchodzę, mam wodery, wchodzimy do wody. Słoneczko świeci, także widzimy się przy pierwszym lepszym pancie. Także do zobaczenia. Na razie. Mamy sygnał. Ło. I mamy pierwszą biżuterię z dzisiaj. Ale aluminiowy? Nie. Być może. Cienki drucik. Tu mamy pierścionek, ale nie jest to na pewno złoto. I taki jakiś dziecięcy. No ale mamy pierwszą biżuterię dzisiaj. Słuchajcie, no piękna pogoda, ale jest cholernie zimno. Mamy jeszcze jakiś sygnał obok. Zobaczymy, co tutaj mamy. O, jest chyba jakiś śmieć duży, bo... Ciężko to wydobyć, śmieć. Tak, coś dużego. No ale słuchajcie, nawet moneczki z niej znalazłem, jakieś tam dwa kapsle i wpadła nam ta mała biżuteria, także pochodzimy sobie. I mamy kapsle. Mamy 10 groszy z PRL-u. Trochę obrośnięty. Nie wiem, który to rok, ale jest moneczka. Co my tu mamy? Zrywka. Jeszcze bardzo. Myślałem, że coś fajnego. Ja nie wiem. Co my tu mamy? Coś to było. Moneta. Aluminiowa pewnie. Tak. Spuchła. Mamy spinkę do włosów. Taką. Mamy pierwszą wartościową monetkę. 50 groszy z 91 roku. Elegancko. Idziemy. I co mamy? Mamy złotówkę z PRL-u, proszę Państwa. 86 rok. Kopy tutaj. Cisza, cisza. Osiem sygnał. Dobra, mamy. Co my tu mamy? Mamy jednego grosika. Tak jest, jeden grosik. Mamy kolejne 50 groszy, ale stan jest bardzo tragiczny. 91 rok też.
Mamy ciekawą monetkę. Nie wiem. 2008. 10 kopiejek, nie wiem co to jest. Ukraińska chyba moneta. Dziesięć groszy, proszę Państwa. I chodzę tutaj tak na tym pasie mniej więcej 1,5 metra od brzegu. Mamy starszą monetę i jak widzicie jest na środku swastyka. Wydaje mi się, że to jest 10 feningów stare po niemieckie. Jak widzicie, straszny destrukt. No ale jest coś starszego. Słuchajcie, mamy depozyt, dwie monety w jednym miejscu. To jest 2 złote z PRL-u i mamy 20 złotych z PRL-u. Marcel Nowotko, elegancko, z jednego dołka. Mamy ołów i słuchajcie, takim miłym akcentem tutaj, z miłym słoneczkiem i lekką falą, będziemy się chyba zbierać. Nie ma co, słabo, no ale liczy się wyjście, prawda? Nie będę robił wam podsumowania, widzieliście na filmie co udało się znaleźć. Jeszcze tutaj mamy jakiś sygnał. Nie, śmieć. Dobra, także trzymajcie się, zapraszam do subskrypcji i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Trzymajcie się, cześć!